Witamy w 15. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Liechtenstein, Islandię i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Anna Guzek, prezes Fundacji Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze. Witam serdecznie. Witam. Aniu, już niejednokrotnie byłaś gościem naszych tutaj spotkań, webinariów, warsztatów i projektów. Co skłoniło Cię do udziału w tym nowym projekcie, czyli aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat? Przede wszystkim się skłoniło, że tutaj podmiot, który organizuje realizuje ten projekt, bo z centerkiem, z pomostem, przedtem był to punkt pracy wolontarystycznej, obecnie jest Regionalne Centrum Wolontariatu, współpracuje jeszcze zanim nawet nasza fundacja powstała. Więc mam ogromne zaufanie i sentyment i zawsze wiele i korzystałam i wiele, wiele wynosiłam z projektów. Zawsze mnie one bardzo, bardzo wzbogacały i były dla mnie wielką przygodą i były ciekawe. Także z otwartością przystąpiłam, gdy zaproponowaliście mi to z chęcią przystąpiłam do projektu. Pamiętam, że pierwszy projekt, w którym uczestniczyłaś tutaj u nas, to był też projekt, w którym aktywizowaliśmy osoby chorujące psychicznie. To był troszeczkę inny projekt, ale bardzo podobny. I też no tutaj to był twój pierwszy jakby tutaj debiut i od razu taki projekt właśnie współpracy z osobami chorującymi psychicznie, prawda? No właśnie, to był debiut i mój osobisty, i debiut fundacji. I właśnie tak się składa, że był to też projekt adresowany do osób w kryzysie psychicznym, tak, do osób z problemami psychicznymi, aktywizujący te osoby poprzez wolontariat. Ten obecny też jest właśnie, taki adresat jest. Wtedy on był chyba trochę krótszy, ten projekt. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o naszą fundację, to ten projekt zaowocował współpracą z dwiema osobami już poza projektem, z czego jedna osoba pozostała jeszcze dłużej, nawet została zatrudniona u nas przez rok. Ten chłopak pracował u nas na cząstkę etatu, ale pracował właśnie w podobnym zakresie obowiązków, jak był wolontariuszem, więc to był bardzo taki owocny projekt. No właśnie, widzieliśmy tutaj obydwoje dużo korzyści z tych wspólnych działań. My też dlatego zdecydowaliśmy się na kolejne podobne działania, kolejny właśnie projekt, żeby kontynuować te fajne rzeczy, które się wydarzyły. I teraz powiedz, z iloma wolontariuszami w tym nowym projekcie aktualnie współpracujesz i jakie są ich zadania? Więc dosyć jest obszerny dla mnie ten projekt, więc większy nawet niż myślałam początkowo, bo decydując się na udział fundacji, nie do końca wiedziałam, że będzie to tak czasowo, tak bogate. Można powiedzieć, że jakby trzy były grupy, obecnie dwie. Jedna grupa przychodzi cały czas do mnie co tydzień. To zawsze jest cały dzień i to jest między godziną a dwiema, do półtorej, dwie godziny. Druga grupa przychodzi co dwa tygodnie, ale był też, nazywam to grupą, ale to de facto był jeden wolontariusz, który zupełnie jakby inne niż pozostali robił działania, mianowicie on informatyczne, i on przyjeżdżał do mnie już zupełnie, umawialiśmy się indywidualnie, ale tutaj było raz w tygodniu. To już się teraz z nim skończyło, on zrobił taki fajny tutaj program, stworzył dla nas. Obecnie tam wiem, że się zaangażował w jakiś staż gdzie indziej, więc z nim taki kontakt jest już bardzo rzadki i luźny, niemniej jest. Tak
taki trochę towarzyski, piszemy czasem do siebie, bądź dzwonimy. Natomiast te pozostałe dwie grupy, więc ta, która przychodzi raz na 2 tygodnie, to jest jakby mniejszy jest tutaj związek, bym powiedziała, z fundacją, no bo sam fakt, że jest to co 2 tygodnie, jest to dosyć duże. Tak teraz z perspektywy czasu patrzę, jest to pewne ograniczenie, utrudnienie, bo no, w jakikolwiek sposób, jak wypadnie, czy z przyczyn po mojej stronie, czy po ich stronie, no to wtedy się nie widzimy miesiąc albo półtora, prawda? Więc to się tak rozluźnia. Tam jest takich, obecnie się ustaliło, skrystalizowało, że jest dwoje wolontariuszy, tak? Czyli z tym dwojgiem, można powiedzieć, jest współpraca, można powiedzieć, stała. Przychodzi z nimi opiekun, asystent wolontariatu, więc jesteśmy czwórkę, działamy. Natomiast ta grupa, która przychodzi raz w tygodniu, to są, można powiedzieć, obecnie właściwie dwie osoby, bo były trzy, ale też jeden wolontariusz przeszedł na swój staż i on jakby się oderwał od nas i jest dwoje. Czyli razem teraz obecnie czynnych jest, można powiedzieć, czworo. No to już jest, co robić z taką grupką, każdy ma swoje też potrzeby, też każdy ma inną sprawność i możliwości, więc trzeba wszystko umiejętnie dostosować, żeby to i dla organizacji, i dla wolontariuszy było jak najbardziej owocne, satysfakcjonujące. A właśnie, jakbyś tak opowiedziała ze swojego doświadczenia, jak powinna przygotować się taka organizacja do tego, żeby przyjąć takich wolontariuszy? O czym powinna najpierw pomyśleć? No właśnie, bo ty tak powiedziałaś, nie spodziewałam się tego, nie? No i teraz, jak już wiesz, jak to powinno mniej więcej wyglądać, to jak można się do tego przygotować, albo o czym należy pomyśleć, żeby taką współpracę podjąć z osobami, które mają takie deficyty, trudności czy ograniczenia? Więc jak chodzi o takie osobiste ograniczenia, deficyty, czyli wyzwania, potrzeby, to tutaj to jest rzecz dla mnie uniwersalna, tutaj żadnych zaskoczeń nie było i to niewątpliwie jest potrzebne, żeby koordynator wolontariatu organizacji był dobrze przeszkolony. Jeszcze lepiej, gdyby nie tylko on jeden był przeszkolony, ale również ktoś, kto w ogóle nie musi to być prezes fundacji, czy tam powiedzmy stowarzyszenia, ale ktoś, kto jest jakimś tam kierownikiem działań w danej jednostce, prawda? Więc to u nas na pewno było, bo jeszcze w dobrych czasach, kiedy u was były bardzo obszerne szkolenia. Nie wiem, może teraz znowu też są takie, ale wiem, że był taki okres, kiedy one były troszkę bardziej lajtowe, ale ja zaczynałam, kiedy u was naprawdę były głębokie i długie i obszerne szkolenia, to mnie właściwie merytorycznie uważam, że przygotowało. Tak? Ja wysłałam też szereg tutaj naszych współpracowniczek, nie wiem, trzy czy cztery odbyły u was też szkolenia. Z nimi jest teraz obecnie bardzo luźna współpraca naszej fundacji, ale no im dały też te szkolenia, ale jak chodzi o całą prawną stronę i psychologiczną podejścia do tego, to przede wszystkim szkolenia pod kątem współpracy z wolontariuszem, bo to są jest specyfika tego. To. Natomiast jak chodzi o no i oczywiście no, to było dwa w jednym, bo jeśli my bierzemy udział w projekcie, który konkretne jakieś wyzwania danej grupy tutaj podnosi, czyli tutaj osoby z problemami psychicznymi, a kiedyś myśmy brali też udział w projekcie, który aktywizował osoby z deficytem i chorobami narządu wzroku i słuchu. Też mieliśmy, to też było bardzo fajne, obszerne szkolenie. Wtedy Magda Korczyk-Waszak to robiła, to konkretne i to też mnie osobiście dość przygotowało merytorycznie do tych wyzwań.
Więc to okej. To na pewno jest konieczne, tak? W ogóle zawsze, a jak jest specjalna grupa wolontariuszy z jakimiś specjalnymi wyzwaniami, to szczególnie. Ale to druga sprawa to jest ta organizacyjna. Ona może powinna jakoś bardzo dobrze wybrzmieć i ta początkowy etap współpracy między tą organizacją goszczącą, a organizacją tam kierującą, może tu powinno być jeszcze to bardziej dopięte i dograne. Kwestia terminów, kwestia elastyczności, czyli jest, jak to wszystko rozgrywać, bo no to, tu może wystąpić pewne niedojaśnienie. No tak, to są takie kwestie, na które mało zwraca się uwagę, bo każdy ma takie przekonanie, że ten wolontariat sam się właściwie zadzieje gdzieś tam i to nie wymaga żadnych nakładów, a to generuje dużą, dużą taką dozę i organizacyjną, i czasową, i finansową też, bo jednak wolontariat, mimo że bezkosztowy, to jednak jakby ponosimy jakieś koszty chociażby no, telefonu czy przygotowania różnych rzeczy, które wolontariusz potem wykonuje, więc no to są takie kwestie, o których warto pamiętać i super też, że zwróciłaś na nie tutaj uwagę. A jak sam wolontariat wpływa na tych uczestników? Czy są jakieś korzyści, czy ich nie zauważamy? Ja zauważam zmianę, tak, zauważam u kilku osób, no, właściwie dużą zmianę zauważam, takie otwarcie się, no, powiedzmy, jesteśmy znacznie bardziej swobodni, oni się czują znacznie bardziej swobodni, to w taki zupełnie zwyczajny sposób, jak każdy człowiek, jak już wie, jak to wygląda, to mieszkanie, tak, ta przestrzeń, kto tutaj przebywa, poznają nawet osoby, które, no coraz więcej tam osób się jakoś przewinie, które się u nas zjawiają, więc te osoby się i ośmielają i to, więc to jest takie jakby zwyczajne. Natomiast no, coś, co mnie może trochę pewien znak zapytania wywołuje i to by wymagało, może to nie jest na tę chwilę, ale ten stopień samodzielności nie do końca, już tak powiem, jest tutaj dla mnie jasne, jak tutaj należałoby to jeszcze bardziej wspierać, powiedzmy, tak, z mojej strony jako koordynatorki wolontariatu, no bo jest asystentka wolontariatu. Też kwestia tego podziału obowiązków, może też to się oczywiście samo w sposób zupełnie spontaniczny dzieje i fajny, ale może gdzieś tutaj jeszcze, jak to na nich wpływa, no oni, wydaje mi się, że oni chętnie przychodzą, wszyscy, tak, wszyscy, którzy przychodzą, bo parę osób zaczęło przychodzić i z różnych względów przestało, to były staże, miałam też sygnały, że no jednak ta wyprawa daleka, tak, my jesteśmy poza centrum, więc tak, pewne jakieś tego rodzaju wyzwania może przerastały w niekiedy te osoby. Ale ta czwórka, która przyjeżdża, no to przyjeżdża chętnie i widzę, że to jest takie fajne wydarzenie i dla mnie, i dla nich, sobie zaczynamy zawsze od herbatki, więc myślę, że na nich to dobrze wpływa, no. No I na tak. mnie też. Właśnie trzeba tutaj zaznaczyć, że siedziba fundacji mieści się w Twoim wydzielonej części, w Twoim prywatnym domu, w twoim obszarze, na obrzeżach Łodzi. I to rzeczywiście ta droga, którą muszą pokonać, już sama w sobie myślę, że dla nich jest taka no, terapeutyczna, bo niektórzy dotąd też nie mieli ograniczenia w poruszaniu się, przemieszczaniu. Tutaj w centrum jest łatwiej, natomiast no, to już wymaga od nich takie przełamania się, tak? No, jest mnóstwo lęków, które po drodze są.
No, ta droga też sama w sobie już jest tym procesem pozytywnym, który w nich zachodzi. Już nie mówiąc o zadaniach, które tam na nich czekają i właśnie tej przygodzie, bo to jest taka właśnie przygoda i oczekiwanie. Natomiast no, to tak naprawdę to te nasze działania są bardzo pionierskie i tak naprawdę dopiero testujemy, jak to wszystko na nich wpływa. Nikt wcześniej do tego nad tym się nie pochylił i dużo rzeczy tak naprawdę wychodzi i obserwujemy teraz na żywo, więc mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązania i rekomendacje, które będą mogli korzystać też inni. A czy są jakieś ograniczenia i trudności w tym całym procesie organizacji wolontariatu? No więc w tej organizacji są pewne takie, bo ja nieuchronnie jakby zawsze porównuję ten projekt do tego pierwszego, tak? Bo ten drugi, który dotyczył osób z deficytami wzroku i słuchu, no on był taki trochę inny, przede wszystkim organizacyjny. Nie zaowocował jakimiś takimi bliższymi wtedy raczej działaniami, natomiast no porównując do tego, tamten był troszkę inaczej zbudowany i wolontariusze w tamtym projekcie wcześniej uzyskiwali samodzielność. Ten opiekun był przypisany im chyba tylko przez pół roku czy coś. Były wtedy tak bardzo ściśle prowadzone karty pracy wolontariuszy. Tutaj jest ten opiekun, asystentka, to jest właściwie cały czas. Natomiast ja, o ile pamiętam, to w tym pierwszym projekcie miałam od początku telefony i te dwa telefony tych osób. Teraz nie mam telefonów tych wolontariuszy, tak? Ktoś nie ma telefonu w ogóle, prawda? W związku z tym jakby oni są, znaczy może on nawet nie wiem, może one były podane w sprawie, ale nie zostałam jakby tak upoważniona do tych bezpośrednich kontaktów, więc nie ma, jednej osobie wiem na pewno, że ona nie dysponuje telefonem, no, a nawet jak już miała, to spytałam, to ona nie pamiętała. Więc nie ma możliwości się porozumienia bezpośrednio. Bardzo. Gdyby może to w projekcie było wpisane od razu, że podajemy sobie nawzajem telefony, możemy się porozumieć, no wtedy troszeczkę tej samodzielności chodzi na nich i w razie niemożności z mojej strony nawet porozumienia się z kwestia telefonów, to jest to utrudnienie, myślę, kwestia dojazdu, więc pamiętam, że w tym pierwszym projekcie zafundowane były jakieś bilety, mogli je dojeżdżać. Nie płacili za bilety. Obecnie muszą sobie sami kupić bilety. I jest już taka pewna różnica. Ktoś, kto ma jakieś uprawnienia, żeby móc ich bezpłatnie. I to też jest pewne ograniczenie. No do nas jest kawał drogi. Muszą czasami pasować godzinny bilet. Tak? Tam nie tylko 4,40, ale jeszcze więcej. I w obie strony, więc to też jest na pewno, więc to jest to takie ograniczenia, które rzucają na moją współpracę z nimi. Co jeszcze? Pamiętam, że w tamtym projekcie ja miałam dużą elastyczność czasową, tak? Bo ja, jak oni zaczęli pracować u mnie wolontaryjnie najpierw, a później już nie, ale ten jeden, no to ja mogłam przesunąć zupełnie, obie strony mogły przesuwać spotkanie. Obecnie to jest logistycznie niezwykle trudne, tak? I zwłaszcza przy tym układzie dwutygodniowym, no to jest dużo strat spotkań. Mimo że ja mogłam się spotkać dzień później albo dużo wcześniej, tylko godzinę i tutaj. Więc tutaj kwestia tej elastyczności. No to ja myślę, że też to wynika ze możliwości finansowych, to jest raz, a drugie, no to też jest zmiana w samych uczestnikach, że jakby teraz też zauważamy, że te schorzenia są, no tutaj
więcej jest różnych takich łączonych. Kiedyś, jak była diagnoza, no to widzieliśmy, że jest na przykład schizofrenia. Teraz obecnie ludzie już mają kilka jakby schorzeń jednocześnie, co powoduje, że no ich samodzielność i te ograniczenia zdrowotne są też większe, prawda? I tutaj więcej tutaj trzeba, że tak powiem, czasu, tak? Mniej elastyczności, no bo oni się wtedy gubią zupełnie, jak jest za elastycznie, więc tutaj rzeczywiście jest trudniej pracować no, z takimi osobami, gdzie no, tych trudności jest więcej. Diagnostyka idzie bardziej szczegółowo. Nie usłyszałem, bo wycięło nam głos przez chwilę. No myślę, że ta diagnostyka się staje bardziej szczegółowa i taka bardziej szufladkująca. No bo przecież chyba sami osoby dalej chorują tak, jak chorowały. Tak, ale troszeczkę zmienia się jakby też specyfika i przyczyny, tak, że tak powiem. No może Doszło tak. ostatnio też dużo innych sytuacji, które też mają wpływ na No to, że tak. jakby chorujemy częściej, pojawiają się nowe trudności, wcześniej, których nie było, tak? Chociażby sytuacja, która dzieje się na świecie, też mocno odbija się na naszych uczestnikach. I oni jakby też bardziej się wycofują No i tak, jakby to zaczynają prawda. się. Pandemia, tak. Więc to jest trudniej, tak? Teraz wyciągnąć taką osobę, która jakby gdzieś tam w pandemii nam się wycofała i teraz ją jeszcze aktywizować, tak? Bo my zdrowi mamy trudności obecnie, a co dopiero już takie chore osoby, które gdzieś tam mają jeszcze inne. No tak, o ile ci zdrowie w ogóle istnieją na tym świecie. To już jest inna kwestia. A czy są No. może jakieś takie ciekawe sytuacje, jakieś takie, żeby tak wyjść trochę z tego nurtu smutku, jakieś anegdotki, jakieś śmieszne sytuacje, które miały miejsce na wolontariacie, które ci się przypominają? Ładuje pozytywnie i aktywizuje pracę plenerę, ponieważ fundacja korzysta z ogrodu no, naszego osobistego, ale tej rzeczy się ciągle odbywają, typu ogniska takie integrujące dla rodzin. Czasem są jakieś warsztaty też z elementami wyjścia na terapeutyczne. Dzieci oczywiście zawsze buszują. No, mamy też kurnik nasz osobisty, ale fundacja też z niego korzysta. Ostatnio nawet grał w filmie. No więc wolontariusze, jak tylko jest pogoda, to chętnie działają na dworze i widzę, że to ich trochę uskrzydla i odkrywają też takie osoby, które są takimi no, mieszczuchami, jakby z takim jak ja też byłam, zanim zamieszkałam tutaj. No po prostu póki nie mieszkamy na wsi gdzieś, no to słabo się w tym wszystkim orientujemy. No i oni jak odkrywają te przyrodnicze jakieś ciekawostki no to nowy duch w nich wstępuje. Anegdoty może takiej żadnej tutaj mi nie przychodzi do głowy teraz, ale ogólna taka atmosfera przy tych działaniach na dworze. No i oczywiście pies. No mamy psa naszego fundacyjnego, który do dogoterapii miał przeznaczenie. W sumie nie działa może tak w takich stricte warsztatach czy zajęciach dogoterapeutycznych, ale na pewno terapeutycznie na nas wszystkich oddziałuje bardzo. Na wielu już teraz moich zajęciach jest obecny po prostu jako taki pies gospodarz. No i wszyscy wolontariusze chętnie go czeszą, chętnie go tam, prawda, się z nim bawią. No, coraz większa tam się więź tworzy, a on się cieszy po prostu obłędnie. No, także ich wita, skacze, wszyscy są uczuleni na to, żeby pilnować jedzenia, jak mają tam jakieś kanapki, to żeby
chować przed nim, bo on jest bardzo posłuszny, ale jedzenia. Wyjąć z ręki i z plecaka. Także No i to jeszcze jest. były kiedyś gęsi, pamiętam. Ja pamiętam, Tak. że opowiadałem o tych gęsiach zawsze na szkoleniach, że właśnie jest wolontariat u Ani, gdzie są gęsi. To wszyscy się zawsze, pamiętam, śmiali z tego, bo nie wiedzieli, o co chodzi. Wolontariat kurzy i z gęsi. Także to było, myślę, takie też, przypominam sobie tak. Tak, gęsi były fajne, natomiast no, to było też i trudne, bo do nas się zbierają lisy. I nawet nie zawsze w ogrodzie spotkałam, który przeszedł. Spotkałam przez okno rano o 6 i zobaczyłam, że lisy sobie po prostu urzędują u nas w ogrodzie. No, na szczęście kury są już całkowicie zabezpieczone przed nawet jastrzębiami, a co dopiero przed lisami. No, ale gęsi nie były wtedy, nie dało się gęsi zabezpieczyć, bo one wymagają większego takiego pastwiska. No i wtedy lisy nam się dobierały i niestety porywały te gęsi, tak jak u sierotki Maryś. Czego ci, Aniu, możemy na koniec życzyć? Czego życzyć? No, dalszej naszej współpracy, bo ona zawsze była bardzo owocna i taka ładująca akumulatory, więc to na pewno. Obecnie zaczynam po długiej przerwie taki niewielki projekt pisać na razie, więc też powodzenia w tym. No i dalszej współpracy z wolontariuszami i tak miłych, to ja się zaprzyjaźniłam, mogę powiedzieć, z asystentami wolontariatu. Bardzo, bardzo mi to też dużo daje. Lubimy się i przyjaźnimy właściwie, można powiedzieć, w pewnym sensie też z wolontariuszami, chociaż to jest trochę rzadszy. Także dalszej naszej tutaj owocnej współpracy. Życzę owocnej współpracy, nowych projektów, działań i uśmiechu, żebyś była zawsze właśnie zadowolona, pozytywnie nastawiona do tego, co tam się dzieje, bo robicie mnóstwo fajnych rzeczy, o których już nie zdążyliśmy powiedzieć, ale na poprzednim webinarze można sobie odsłuchać, bo tam też o tym więcej mówiliśmy trochę. Także wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla Twoich wolontariuszy i całego zespołu od nas. I niech to się dzieje po prostu. Dziękuję serdecznie i Tobie, Mariusz, i Twojemu tempu, i całemu pomostowi też z całego serca. I podziękowania, i najlepsze życzenia. Dziękuję serdecznie, a Was wszystkich zapraszamy już za miesiąc do kolejnego webinarium z nowym gościem. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybowaniu naszego kanału oraz wsparciu na Patronite. To wszystko znajdziecie w opisie. Do zobaczenia.